chodzi mi o to, że w konieczności w momencie, w którym gdziekolwiek pojawia się antysemityzm jako część składowa pewnej grupy, tak, okazuje się, że jednak partie będą o ten elektorat zabiegać. To jest pytanie, jak duży to jest elektorat. I tutaj to, o czym chociażby pani profesor Jadwiga mówiła, wydaje się, że ten elektorat jest znacząco większy na Zachodzie niż w Polsce. To znaczy, rzeczywiście tam prawica i lewica to są jeszcze spetryfikowane polityczne społeczeństwa, w związku z czym tam 2-3% może zaważyć o rządach. I zaczynają rzeczywiście także orientować się wokół grup, które rzeczywiście bywają antysemickie, ponieważ jednak część emigracji muzułmańskiej jest antysemicka. Nie mówię, że islam, czy broń Boże, antysemityzm z konieczności jest antysemicki, bo nie jest. Niemniej, to byłoby kłamstwo, gdybym tak mówił, niemniej, tak, uważam, że grupy radykalnych emigrantów we Francji, Anglii czy w Niemczech są antysemickie i niestety dochodzi do bagatelizowania tej kwestii. Najbardziej było to widoczne, kiedy w 2006, jak wyciągnął to Michel Wiewiórka, okazało się, że dyrektywa partii socjalistycznej tajna do członków była taka, żeby nie czepiać się antysemityzmu po stronie emigrantów, bo emigranci z konieczności są rezerwuarem głosów dla lewicy, a nie dla prawicy, która jest antyimigrancka, więc lepiej tutaj nie zaczepiać, bo możemy stracić te głosy, dzięki którym zwyciężymy. Tak. I teraz jest ostateczna puenta, tak? No bo właśnie, wracając teraz do meritum, dla mnie osobiście nie ma tej koniecznego junctim między prawicą i lewicą jakąkolwiek formą antysemityzmu, jeżeli nie mówimy już o ideologiach skrajnych totalitarnych. Wtedy ten junctim jest konieczny. Jeżeli nie, to nie ma lewicy antysemickiej, nie ma prawicy antysemickiej. Oczywiście teraz jest pytanie, czy powinniśmy nazywać antysemityzm ideologią prawicową. No ja bym tu się nie zgadzał, ale ten raz w życiu pójdę na łatwiznę i już weźmy taki banalny idiom. I teraz jest kolejny kwestia, tak? Aktualny kontekst społeczny, ekonomiczny, geopolityczny Polski każe uznać, że żaden z tych przeze mnie wymienionych antysemityzmów nie jest problemem pierwszorzędnym. Nie mówię, że nie jest bolesny, nie mówię, że nie jest zły, nie mówię, że nie należy z nim walczyć, nie jest problemem pierwszorzędnym, długorzędnym, trzeciorzędnym, czwartorzędnym. Dlatego, że u nas nie ma tych elementów, tak, które mówię. No, mnie osobiście może denerwować swastyka na murze i bardzo z tego powodu cierpię. Może mnie denerwować Morozowski, który antysemityzmem nazywa wszystko to, co atakuje TVN. Czy może mnie denerwować Piotr Szumlewicz, który stwierdza, że walka z odpowiedzialnością, znaczy walka o to, żeby nazwać odpowiedzialność za Shoah odpowiedzialnością niemiecką, jest już właśnie takim cichym antysemityzmem i gloryfikowaniem polskości. Dla mnie osobiście jest po prostu prawdą, ale możemy się spierać. Niemniej ani Piotr, ani ta swastyka, ani ta cała sytuacja, o której mówię, nie jest realnym problemem społecznym Polski. Nie jest, tak? Jest problemem czwarto-pięciorzędnym. Myślę, mam nadzieję, że jakoś dość krótko powiedzieć to, co... A nie, chciałbym jeszcze jedno, bo widzę, że to jest dużo endecji. Nie, a to na szybko bardzo. Widzę, że to jest dużo endecji, więc z przyjemnością to powiem. Otóż bardzo wartościowe, charakterystycznie jest obserwować ewolucję endecji w stosunku do Ukraińców. Ponieważ w tym momencie naprawdę nie sądzę, żeby polska endecja, nawet ten tak demonizowany ONR, z antysemityzmu robił jakikolwiek swój realny projekt. Ja myślę, że nawet ONR-owcy są na tyle bliskie, ale zaraz by nie było, naprawdę. Że są na tyle wyższe, żeby wiedzieć, że Żyd nie jest problemem. Można czasem go ewokować w różnych bataliach historycznych, nie jest problemem społecznym, więc nie zbiorą na tym głosu. Tymczasem na przykład emigrant ukraiński jest pewną realnością dla Polaka. Więc już na przykład antyukraińsk może przynieść profity elektoralne w dalszej kolejności. Zachęcam. Tak? I tyle. Dobrze, dziękuję. Dziękuję i tak za piękną dyscyplinę. I teraz zadaję kolejne pytanie i bardzo proszę wszystkich panelistów o spróbowanie zmierzenie się z tym konkretnym pytaniem, a nie uciekanie w teraz odpowiadanie z kolei na te wypowiedzi, które tutaj miały miejsce. Dlatego, że zajmiemy się realnością i dniem dzisiejszym w Polsce, na razie w Polsce. Jak wyjaśnić ten fenomen, czy tą dychotomię, o której tutaj już państwo trochę mówiliście, że z jednej strony faktycznie nie mamy żadnej partii politycznej, która by zbijała na antysemityzmie swój kapitał polityczny. Braun jest tego świetnym przykładem jest Ruch Narodowy, który zbiera jakieś resztówki, ale z drugiej strony, są to badania socjologiczne, czy doktora Bilewicza, czy profesora Krzemińskiego, które pokazują, że jest jakiś procent i ten procent jest
no na tyle poważny, że widoczny, że rzeczywiście ten antysemityzm się gdzieś unosi. I pytanie jest takie, dlaczego tak jest i czy być może, podkreślam słowo być może, na ten wpływ ma na przykład debata historyczna, która się no, zaogniła od 2000 roku, czyli od sąsiadów Grossa. Mnie teraz nie obchodzi, żebyśmy dyskutowali o tym, czy Gross miał rację, czy nie miał racji, czy był rzetelnym historykiem, czy wręcz odwrotnie, tylko czy to nie jest w pewnym sensie jakąś odpowiedzią tych badań socjologicznych, a może ja w ogóle teraz mówię jakiejś tutaj herezji, w ogóle tak nie jest. I z tym pytaniem, żeby było sprawiedliwie, teraz zwracam się do Dawida Wittsteina. No dobrze, to pokrótce. Wydaje mi się, że on wynika z trzech rzeczy, jeżeli chodzi o tę dychotomię. To znaczy, nadal w wielu polskich środowiskach są takie intuicyjne i odruchowe, nazwałbym to jakieś idiosynkrazje historyczne. Czyli momentami albo próba obrony stanowiska, które jest już i tak zupełnie nieadekwatne z powodu radykalnych przemian społeczno-historycznych, które nastąpiły przez ostatnie 80-70, tyle lat, ile zwał, tak? I myślę, że to jest tak częsty element tego, że jest ta intuicyjna potrzeba idiosynkrazji, co powoduje na przykład, że często się spotykam z jakąś momentami dla mnie zupełnie śmieszną obroną getta ławkowego i tego typu idei, bo wydaje mi się, że no tak, znaczy w sensie abstrahując już od tego, czym w ogóle jest getto ławkowe, to kruszyć radykalnie znaczy, czy to jest problem współczesny, getto ławkowe, tak. Mimo wszystko te wzajemne idiosynkrazje, one się jakoś napędzają. Tylko jakie by nawet one nie były, jak już powtórzyłem, bolesne i w moim wypadku szkodliwe, myślę, że one są gdzieś z tyłu. Kolejna sprawa. Myślę, że tym elementem jest jednak ten szantaż, o którym mówiłem. To znaczy jest bardzo dużo środowisk, które uważają, że muszą zrobić sobie argument Żyda i że one reprezentują całość głosu żydowskiego. Tymczasem Żydzi mają to bezczelnego do siebie, że Żydzi są wszelacy, tak? Są idiotami, są geniuszami, są... na przykład ja zapewne dla niektórych tutaj jestem idealnym przykładem faszystowskiego, durnego Żyda, tak? Ale przecież są też wspaniali Żydzi walczący w LGBT o prawa i są wszelaki, prawda? Więc nie ma żadnego wspólnego mianownika, tak? Tymczasem jest wiele środowisk, które usiłuje nas zepchnąć do tego wspólnego mianownika. Niemniej, no i myślę, że to są jakieś, tak, poboczne. Trzecia sprawa. Ja naprawdę uważam, że ryzyko niemieckiej polityki historycznej, z jakim się aktualnie mierzymy, jest nie do bagatelizowania. I ona, ta niemiecka polityka historyczna, tego rozmywania odpowiedzialności za Holokaust, działa w sposób dla mnie bardzo ciekawy, bo ona właśnie bardzo często wręcz specjalnie ewokuje pewne zadawione sentymenty antysemickie, bądź je próbuje narzucać, żeby w jakiś sposób znowu potem samo się legitymizować, mówiąc: patrzcie, skoro oni tak reagują, no to właściwie mamy rację, że razem z nami mordowali, a właściwie my to nie bardzo mordowaliśmy, bo byliśmy nazistami, a oni to już sami z siebie, tak? Znaczy, bo mordowali naziści. Myślę, że to jest kolejna sprawa i ostatnia oczywiście, to jest jednak niebagatelne. Myślę, że zawsze w człowieku jest immanentna potrzeba przerzucania odpowiedzialności za kogoś. Jest rzeczywiście ten strach przed obcym, jest rzeczywiście... no właśnie tyle. Dobrze, teraz zrobię mały wyłom, dlatego że pani profesor wiąże się spieszy. Znaczy spieszę się przed 8. Przed 8, czyli jeszcze, okej. Okay. Bo tak to chciałbym, żeby ta z pani zabrała głos przed 5.00, bo no, żeby mogła pani jeszcze powiedzieć swoją opinię, zwłaszcza, że te badania socjologiczne mnie strasznie interesują, pani ocena, skąd to się bierze i czy ten wątek historyczny ma tu jakikolwiek znaczenie. No, tak, tylko że ja... To może jest taka obrona psychiczna, ale nie. Zapoznaję się z tymi badaniami, kiedy już muszę. Nie unikam. To jest pierwsza debata, w której ja staram się coś robić, jak się stykam z antysemityzmem, ale unikam no, uczestniczenia w rzadkich niestety bardzo debatach na ten temat. Także trudno mi komentować. Oczywiście sądzę, że Bilewicza są jedne z inteligentniejszych. Krzemiński wbrew sobie, jego analiza Radia Maryja, którego no, uważam, że nie powinno się dokonać do tego typu zasobu politycznego czy kanału komunikacji, to jest błąd, ale na przykład Krzemiński odkrywał ku swojemu zaskoczeniu, że proporcje
po prostu, ale że pojawiają się tego typu akcenty. I oczywiście jest to taka samo napędzająca się spirala, bo zbyt łatwe szermowanie słowem, powiedzmy, faszysta. Z drugiej strony pewna, jak powiedziałam, bezradność artykulacyjna. Ja wielokrotnie miałam okazję, powiedzmy, rozmawiania przy jakichś takich dyskusjach nad moimi pracami dotyczącymi zupełnie innych spraw, czy to organizowanych przez Bartka Radziejowskiego, z tego bardzo jednego z wybitniejszych, sądzę, tych publicystów młodego pokolenia. Rozmawiałam wielokrotnie z Bosakiem, prosząc, żeby nie wracali do pewnych kategorii z przeszłości, bo po prostu to jest tylko kula u nogi, żeby szukali wyrażenia interesu narodowego. No i tego nie robią. Ale to jest bardziej bezradność. Unikają pewnych już zestawień, ale to jest bezradność, to jest pewna logika, jeżeli stykają się z określeniem faszyzm, to wtedy idą na całość, ale dla mnie to jest nie efekt, powiedzmy, polityki historycznej, tylko po prostu dramatycznego niedokształcenia funkcjonowania, powiedzmy, naszej polityki właśnie w takim świecie stereotypów, pokus uruchamiania tego zasobu, który jest tam gdzieś ukryty i bardzo trudno definiowaną różnicę między, powiedzmy, patriotyzmem a nacjonalizmem, niezrozumienie moim zdaniem negatywnej korelacji między nacjonalizmem jako pozytywnym ocenianiem własnej wspólnoty, a właśnie antysemitami, którzy są paradoksalnie pesymistyczni, jeżeli chodzi i o społeczeństwo i o naród, a optymistycznie, jeżeli chodzi o własne szanse przetrwania, bo tacy są prości ludzie, powiedzmy, w Polsce i z tym kryzysem zaufania. I dla mnie po prostu jedyną drogą jest punktowanie każdego przejawu, atakowanie polityków, którzy idą na łatwiznę i korzystają z tej energii, z tych, powiedzmy, tych emocji antysemickich, wygaszających. Ja tutaj się uważam, że te środowiska kiborgi, są badania, taki ksiądz, nie pamiętam, gdzieś z Wybrzeża, to jest znacznie bardziej, to są prości ludzie, którzy próbują gdyby przeskoczyć siebie. To jest znacznie bardziej złożone i znacznie bardziej szlachetne, niż jest przedstawiane, niż sami siebie potrafią wyrazić. I mam nadzieję, że ta aspołeczność Polaków, która powoduje, że nie wierzą, że można po prostu zbudować jakąś piękną wspólnotę i coraz mniej pasująca do tej, powiedzmy, indywidualnej energii, zdolności do ryzyka tego wszystkiego i optymizmu jednostek, jeżeli się moim zdaniem ludzie, którzy czują się silni, którzy uważają, że po prostu potrafią w tych warunkach jakoś stworzyć coś pozytywnego, redukują to poczucie zagrożenia i te wszystkie negatywne emocje. Także to jest proces, ale nawet Bilewicz i Krzemiński zauważają, że to gdyby politycy w sposób brutalny z obu opcji nie sięgali do tego samego zasobu, to prawdopodobnie sytuacja byłaby znacznie lepsza niż Michalkiewicz, to jest człowiek od najwyższy czas, powiedzmy, Korwin-Mikke i tak dalej, nie ma nic wspólnego. I tutaj znowu Kaczyński wprost, powiedzmy, odcina się nie tylko od ekscesów, ale właśnie ze względu na Michalkiewicza, ale zawsze jest pokusa czy obawa, żeby z czegoś nie rezygnować, tak jak to Radio Maryja, które pozytywnie ocenia taki Ireneusz Krzemiński. Także wszystko jest nadużywanie słowa faszyzm, tylko tą spiralę po prostu pobudza. Ja byłabym,
Ja uważam, że należy, każdy powinien zaczynać powiedzmy od siebie, czy on zrobił wszystko tam, gdzie się z tym zetknął, w środowisku, w którym funkcjonuje i powiedzmy punktując to, jeżeli to jest w przestrzeni publicznej, to jest jedyna droga i cieszę się, że powiedzmy, no pan tutaj jest z nas wszystkich najmniej, jak gdyby po prostu ma to poczucie, mówię tutaj o panu Berdyczku, ma to poczucie, no nie wiem, zagrożenia właśnie tej faszystowskiego osaczenia i tak dalej. Panie, no, panie wygląda nam wystraszonego za bardzo, więc pewnie nie. Dobrze, znowu postaram się krótko. Badania doktora Bilewicza. On tam powiedział dużo ważnych rzeczy, jedna jest w tym konkretnym przypadku dosyć istotna. On powiedział tak, że no żadne jedwabne, żadni sąsiedzi. On powiedział, że poziom antysemityzmu w Polsce, powiedzmy postaw antysemickich, no bo to znowu jak zdefiniować, stąd się pojawiają te różne klasyfikacje antysemityzmu, więc ja wolę określenie postawy antysemickie. Poziom postaw antysemickich w Polsce jest mniej więcej stały. Ani wyższy, ani niższy. Oczywiście są czasami jakieś lekkie piki w tym wykresie, ale on jest rzeczywiście mniej więcej stały. To, że dzisiaj zaczynamy o tym mówić, jest spowodowane również tym, że go bardziej widać, bo mamy więcej możliwości, żeby go oglądać. Kiedyś było, jeszcze za moich czasów, nie wiem, jakieś gazetki wydrukowane w 100 egzemplarzach, powielacze, ktoś tam gdzieś coś napisał, ktoś gdzieś wygłosił referat, na który przyszła połowa tej ilości osób, która jest dzisiaj na sali, więc to się po prostu nie rozchodziło. Dzisiaj wystarczy, że jeden bęcwał napisze komentarz antysemicki, pod nim podpisze się 30 kolejnych bęcwałów, że na Facebooku powstanie jakiś interesujący profil i profil ten obejrzą co najmniej setki tysięcy ludzi i my po prostu lepiej to widzimy. Czy się zmieniło? Tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, antysemityzm lat, nie wiem, powiedzmy tych 60. czy nawet 50. kiedy powszechnie mówiliśmy o Żydzie ubeku, prawda, no bo to wszyscy wiedzą, że do komuna, Żydzi bez pieka i tak dalej. Dzisiaj, i to tak zresztą to słychać nawet tutaj w tych wypowiedziach, dzisiaj tego Żyda ubeka, no bo oni dożywają albo już ich nie ma, zastąpił Żyd, wszechmocny dziennikarz, rządca mediów, no ktoś, kto po prostu wpływa w jakiś sposób na naszą postawę i na naszą tą sytuację. To jest ten sam Żyd, no ma nieco inne narzędzia. Co do samego jedwabnego, no bo jak już mówimy, to czemu nie? Ja pamiętam okoliczności, pamiętam, kiedy książka Grossa się pojawiała. W środowisku żydowskim, znaczy przynajmniej wśród ludzi, którzy jakoś tam, nazwijmy to, zajmowali się historią, no to było tak, a właściwie o co chodzi? Już to wiadomo. W biuletynach Żydowskiego Instytutu Historycznego na temat Jedwabnego nie powstał jeden, nie dwa i nie pięć artykułów. Można sobie znaleźć kupę literatury, sprawozdań z procesów i tak dalej. No to było wszystko wiadomo. Nieszczęście, a być może szczęście przynajmniej w założeniu, polegało na tym, z czym mamy do czynienia przy bardzo wielu różnych pracach naukowych. Ktoś napisze coś bardzo mądrego. To coś mądrego zostaje wydrukowane w biuletynie. Ten biuletyn zostaje wydrukowany w 1000 egzemplarzy. 800 tych egzemplarzy trafia do różnych bibliotek na w zasadzie egzemplarza obowiązkowego i nawet bywa potem nierozciętych. Szczęśliwy autor czy autorzy dostają tam jeszcze troszkę, nikt tego nie czyta. Ja miałem, szczerze mówiąc, kiedy przeczytałem, nie chcę się też wypowiadać na temat książki Grossa, no bo po co, bo to w tej chwili nie jest ten moment. Natomiast ja przyznaję, miałem nadzieję, przynajmniej na początku, bo bardzo szybko mi minęło, że ta książka stanie się początkiem do jakiejś takiej zupełnie spokojnej dyskusji na ten temat. No bo takie miejsca jak Jedwabne były, zdarzały się, ludzie robili sobie różne straszne rzeczy. Można o tym mówić. Ja nigdy nie miałem cienia, i to mogę powiedzieć z całkowitą odpowiedzialnością, rozmawiać o żydowskiej bezpiece. No pewnie też i dlatego, że no akurat mam tak fajnie, że w rodzinie taki się nie zdarzył, a raczej wręcz odwrotnie, więc mam łatwiutko. Natomiast uważałem, że to jest część naszej wspólnej historii, można spokojnie o tym porozmawiać.
Podejrzewam niestety, że żydowskich ubaków mogło być mniej niż, żydowskich szmalcowników, niż szmalcowników, którzy tych Żydów wydawali podczas wojny. Była szansa na pogadanie, była szansa na przepracowanie tego tematu i tak naprawdę na zakończenie tego jakimiś spokojnymi wnioskami. IPN przeprowadził swoje śledztwo, było dochodzenie. Dochodzenie, które myśmy, i to akurat ja się też troszeczkę czuję za to winien, chociaż malutko, które myśmy trochę schrzanili w wyniku tego, że nie doszło wtedy do ekshumacji. Ja wtedy bardzo blisko, tak, ja wtedy bardzo blisko współpracowałem z błogosławionej pamięci Lechem Kaczyńskim, jeszcze jako prokuratorem generalnym. Myśmy dosyć dużo wtedy w tej sprawie rozbili. Uważam, że my, tak naprawdę to brzmi troszeczkę może megalomańsko, my popełniliśmy błąd, że daliśmy się wtedy środowiskom rabinicznym zapędzić, że tego faktycznie zrobić nie można. Gdyby to wtedy zostało zrobione, ten mały kawałek byłby z głowy. Natomiast znowu, jeżeli już mówimy o błogosławionej pamięci prezydencie i o jego stosunku do historii, pewnie Państwo nie wiecie, bo to na ogół mało kto wie, ale on jako prokurator generalny spowodował zatrzymanie i ujęcie tak naprawdę polskiego zbrodniarza hitlerowskiego, bo inaczej tego nazwać nie można, niejakiego Józefa Mani, który bardzo aktywnie udzielał się, o ile pamiętam w Sobiborze, nie jestem pewien, czy nie w Bełżcu. I mniej więcej w tym czasie, kiedy działo się Jedwabne, to on doprowadził do tego, no fakt, że Józefa Mani szukali bardzo różni ludzie, się ukrywał na terenie Polski przez cały ten czas, miał 80 parę lat, jak został ujęty. Natomiast no, tacy ludzie byli. I ja czasami mam do nas wszystkich troszeczkę pretensje o jedną rzecz. My, Niemcy, przykro mi to powiedzieć, oni sobie faktycznie z tym wszystkim poradzili znacznie lepiej. Dlatego, że oni rzeczywiście na jakimś etapie zrobili, powiedzieli sobie, znaczy fakt, nie ma co porównywać, tutaj zgadzam się z każdym, nie ma co porównywać tego, co zrobili Niemcy z czymkolwiek, co zrobili podczas zagłady Polacy. Natomiast Niemcy zrobili, udało im się zrobić coś takiego, że prowadzili na ten temat dyskusję. Ja pamiętam, kiedy do Birkenau przyjechał papież Benedykt i on wtedy powiedział taką rzecz, wygłaszał przemówienie, powiedział na temat narodu, który został pociągnięty przez garstkę szaleńców. Szereg Niemców, z którymi rozmawiałem na ten temat, intelektualistów niemieckich, po prostu używając kolokwializmu, odfrunęło. Oni powiedzieli, zaraz, moment, myśmy tak mówili w latach 60. Tak nie wolno mówić. My w tej chwili mówimy jasno tak, my jesteśmy odpowiedzialni. Przypominam zresztą okładkę z, już nie pamiętam, którego z niemieckich pism teraz na rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, gdzie jest powiedziane, myśmy to zrobili i jest ta brama. Oni po prostu to zrobili. I tak rzeczywiście, powiedziałem, Polacy nie są narodem antysemitów. Filosemitów pewnie też. Natomiast byli Polacy, którzy robili straszne rzeczy, tak samo jak byli Polacy, Żydzi, którzy robili złe rzeczy. I ja myślę, że jeżeli będziemy potrafili o tym pogadać, to potem tak naprawdę nie będziemy się już specjalnie oburzali na polskie obozy koncentracyjne czy na dyrektora FBI, bo będziemy mu mogli spokojnie powiedzieć, człowieku, odczep się od nas. Myśmy ten problem przegadali, przepracowali i mamy go z głowy. Dziękuję. To samo pytanie do Piotra Szumlewicza, to ja uzupełnię, bo to, o tym już mówiłeś w pierwszym swoim wystąpieniu, to chciałbym, żebyś się skupił na Twojej ocenie tej debaty, czy ona w ogóle miała jakieś znaczenia, jeżeli miała, jakie, i czy widzisz jakieś drogi na przyszłość? No ja nie widziałem, szczerze mówiąc, żadnej debaty. Też muszę z przykrością powiedzieć, że ta debata tutaj poszła trochę w niebezpiecznym kierunku. Muszę powiedzieć, że jestem trochę zaniepokojony, by nie powiedzieć, lekko oburzony wystąpieniem pana Wittgensteina, który był nie tylko niekulturalny, ale manipulacyjny w taki bardzo brzydki sposób. Ja mam nadzieję, że wypowiedzi pana Wittgensteina nie są firmowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego, bo to jest jednak trochę wstydliwe, jak słyszę od eksperta, że problem antysemityzmu jest pięciorzędny. Mruka, rozumiem, zabawnie do obecnych na sali panów ZNR-u, że może Ukraińcami się zajmić, a nie Żydami, bo Żydami już nie ma sensu, który mówi, że jakie to śmieszne, że ci lewacy to coś ich boli, jak się ich posądza o antysemityzm.